Witajcie na kanale Groch z Kapustą. W cyklu Maciek radzi. Gospodarzami dzisiejszego odcinka jestem ja oraz mój papuk Pepe, który myśli, że coś dostanie do jedzenia, ale niekoniecznie. Tematem dzisiejszego odcinka jest, jak rozwiązać problem zimnych, ścierpniętych stóp. Niektórym to doskwiera nawet w okresie wiosennym. Teraz mamy połowę kwietnia, niby jest ciepło, niby słońce świeci, ale ja jak chodzę z psami na spacer, to czasem też odczuwam jeszcze takie szczypiące zimno w dłoniach. Stopy, dłonie, nos. Czasem również takie mroczki, pływaki w oczach. Chodzi o takie czarne kropeczki, które nam się przed oczami przesuwają. Jak się tego pozbyć? Jest jednym z rozwiązań, jest miłożąb dwuklapowy, a właściwie wyciąg z miłożębu. Miłożąb dwuklapowy jest rośliną nagonasienną, czyli spokrewnioną z naszymi drzewami iglastymi. Potocznie nazywana też miłożębem japońskim, chociaż w naturalnej formie nie występuje w Japonii, została stamtąd po prostu przywieziona do Europy. Natomiast naturalnym siedliskiem miłożębu są Chiny. Mówi się o tym drzewo zakochanych również, ponieważ liście, jak widzicie, mają taki kształt trochę serca, ale też inne mają właściwości. To znaczy, ogólnie jest tak, że liście miłożębu zawierają mnóstwo bioflawonoidów różnych, rozmaitych. I te bioflawonoidy powodują, że zwiększa się ukrwienie obwodowe. To znaczy ukrwienie, przepływ krwi w naczyniach włosowatych. A gdzie mamy naczynia włosowate? Na przykład w palcach, w stopach, na nosie, w oczach. Jak wyjaśniałem w filmie o tych wszystkich pływakach i o tych tak zwanych mentach wizualnych, czyli o tym, co nam przed oczami pływa. Jedną z form pływaków są takie czarne kropki i to są białe krwinki, które się przeciskają, bo są dosyć duże, przeciskają się przez bardzo wąskie naczynia krwionośne. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest alkoholowy wyciąg z miłożębu. Jak go zrobić? Bardzo prosto. Można do tego użyć, znaczy do tego na pewno trzeba użyć liści miłożębu. Jeżeli znacie jakąś lokalizację, jakieś drzewo z dala od szosy, z dala od drogi, nie mówię, żeby ogołacać drzewa w parku, ale może macie w ogródku, może babcia ma w ogródku, albo ciocia, albo ktoś, zbieramy liście, które już zaczynają żółknąć. Albo są żółte. Wtedy one mają najwięcej wartości, największą wartość, największą wartość, jeśli chodzi o działanie. Ja kupuję na Amazonie sobie już taką gotową mieszankę pokruszoną. Można z tego robić herbatki, które są średnio smaczne. Można z tego robić napary. Można z tego robić wszystko, co zielarze robią z ziół. Ja preferuję jednak wyciąg alkoholowy. Nie dlatego, że jestem miłośnikiem alkoholu, a gdybym miał pić herbatki ze wszystkiego, co jest zalecane, to człowiek musiałby siedzieć w domu cały dzień, od rana do wieczora, popijać różne herbatki i tylko na tym skupiać swoje życie. Natomiast wyciąg alkoholowy, skoncentrowany, mocny, rachciach, krótki do przyjęcia, no musisz mi przeszkadzać. Krótki jest, szybko się go przyswaja i działa naprawdę. Dlaczego alkoholowy jest jeszcze ważny? Ponieważ nie tylko miłożąb sam w sobie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i lepszy przepływ krwi, przez co natlenienie tkanek, ale również alkohol sam w sobie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. W małych ilościach alkohol nie jest szkodliwy. Nasza wątroba jest przystosowana do rozłożenia około 5 do 10 ml mocnego alkoholu na dobę. Każda większa ilość jest już obciążeniem dla wątroby. Natomiast takie małe dawki nie powodują żadnych szkód.
Dobrze, no więc, a jeszcze tak, no przecież jak kiedyś poszedłem do apteki i nazwa łacińska ginkgo biloba, czyli miłorząd dwuklapowy. Kiedyś poszedłem do apteki mnóstwo lat temu, no i zacząłem wyliczać, co potrzebuję, witaminę taką, witaminę siaką, jakieś, no wyliczam jeszcze coś, ale za co, co to miało być? A pani mówi ginkgo biloba. Ja mówię, no ma pani rację, bo to poprawia pamięć. To znaczy chodzi o to, że rzeczywiście poprawia pamięć przez to, że lepiej natlenione są tkanki mózgowe, tkanka mózgowa. Krew sama w sobie do mózgu nie dociera, to znaczy nie jest coś takiego jak bariera krew-mózg i wszelkie przekroczenie tej bariery przez krew to są wylewy krwi do mózgu i są stany bardzo niebezpieczne. Natomiast rozszerzenie naczyń krwionośnych, które dostarczają tlen i substancje odżywcze do mózgu, powodują, że mózg lepiej funkcjonuje. Także to jest jeszcze jeden z aspektów działania ginkgo biloba, czyli miłorzędu dwuklapowego. Jak zrobić fajną, dobrą i skuteczny wyciąg alkoholowy? Potrzeba niewiele. Potrzebne jest zakręcane naczynie. Chcesz do środka? Nie? Dobra. Do tego naczynia wsypujemy sobie pokruszone drobno, no nie przeszkadzaj, mogłeś wejść do słoika. Wsypujemy sobie drobno pokruszone liście. Tak, najlepiej z miejsca, które znajduje się daleko od szosy. Nie ogołocamy całego drzewa, bo to nie ma sensu. Drzewo potrzebuje też liści. Poza tym inni mogą też potrzebować. Także zostawmy innym. Trochę ugniatamy, żeby mieć jak najbardziej skoncentrowany wyciąg. Troszkę ugniatamy. Ja tu jeszcze to wsypię. Jeszcze to wsypię, żeby opłacało się, ile się da. Dobra, na razie wystarczy. Na następne rozdanie będzie, myślę, że to, co teraz przygotuję, starczy mi na jakieś pół roku, albo lepiej. Ale za jakiś czas będę nastawiał następne. I teraz bierzemy sobie wódkę, im mocniejsza, tym lepsza, albo spirytus. Tu mam taką magiczną butelkę ze spirytusem. Może ją uda mi się odkręcić. Największym wyzwaniem było odkręcenie tej butelki. I zalewamy sobie równo spirytusem. Wódka taka, jakby była 60%, to by była najlepsza. Ja takiej nie mam. Ale polewam spirytusik. Później, jak już będzie gotowa mikstura, to rozcieńczę go, dodam 1/3 wody. Tak, żeby to się nadawało do picia, żeby nie było sytuacji takiej, że nie da się tego przełknąć, albo że trzeba to na cukrze, albo jak tam. W każdym razie mam zalane, a dam jeszcze trochę, nie będę żałował. W końcu co tam. I jak już jest zalane, to oczywiście opadnie, zmniejszy te liście, zmniejszą swoją objętość, wypuszczą pięknie. Papuga nie pije spirytusu, pijana papuga, straszna rzecz. To dopiero jest. I jak one sobie wypuszczą to wszystko, to będzie gotowy produkt. Teraz tak. Co teraz? Zakręcone. Odstawiamy w ciemne, ciepłe miejsce, do żadnej lodówki, bo niska temperatura spowalnia procesy. Niektórzy gotują to w spirytusie. Ja jestem cierpliwy. Uważam, że jak jest proces powolny, ale nie za wolny, tylko naturalny, to nabierze pięknego bursztynowego koloru. Zostawiamy w lodówce na 3 miesiące. Jak mam wam teraz pokazać,
Jak wygląda? Będę czekał 3 miesiące, żeby to się zrobiło? Nie. Na szczęście zrobiłem pół roku temu taki mały słoiczek sobie dla własnych potrzeb. Już od jakiegoś czasu go eksploatuję, osuszam. Także dużo tu już nie zostało, ale wam pokażę, jak to wygląda. Co należy zrobić? Należy to odcedzić. Można odcedzić przez sitko, można odcedzić przez szmatkę, wycisnąć. Ja lubię proste rozwiązania, mam taką zaparzaczkę do kawy. Zrobię to w ten sposób, że wleję całą zawartość do środka. Dużo tego, dużo nie zostanie, bo to już jest naprawdę końcówka. Ja sobie biorę płaską łyżeczkę dziennie przed snem. Wtedy nie mam bólu w stopach. To pomaga w zasadzie na wszystko. Ja to jeszcze potem odcisnę porządnie. To pomaga na wszystko. Bóle stóp umożliwia pięknie odbudowę tkanek tam, gdzie zaczyna się retinopatia, to neuropatia odwodowa, to znaczy u ludzi, którzy chorują na cukrzycę, często w stopach zaczynają się nieodwracalne zmiany w stopach, w oczach, w palcach nóg, rąk, tam gdzie jest słabo dochodzi krew, zachodzą zmiany martwicze, to jest sposób na to, żeby zmniejszyć skutki tego i żeby czasem nawet odbudować. Ja sobie to odleję do szklanki, a potem wleję do butelki z kroplomierzem. To nie jest takie wcale proste, bo te buteleczki z kroplomierzem to są takie buteleczki z małym otworkiem i trudno znaleźć taki lejek wąski, więc będę to musiał zrobić strzykawką. Pepe mówi, że trzeba to strzykawką zrobić. Ja jeszcze potem odcisnę te wytłoki. Jeżeli ktoś bardzo chce, może je użyć, dodać sobie do herbaty albo do czego innego, nie wiem. Ja jeszcze spróbuję odcisnąć mocniej. Nie będę pił waszego zdrowia, bo to za dużo pachnie. Pachnie ładnie, naprawdę bardzo ładnie pachnie, tak jakby to była, jakby to był alkohol z miodem. I ja przyjmuję jedną taką łyżeczkę codziennie wieczorem. Pomaga i na bóle dłoni, i na bóle stóp, i na syndrom tych niespokojnych nóg. Pomaga również na to, co się dzieje w dnie oka. Polecam i zachęcam. Pepe też poleca i zachęca. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Cześć.